Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czym jest moduł fotowoltaiczny. Gdyby zastosować porównanie do organizmu ludzkiego, w którym inwerter jest mózgiem, no to bez wątpienia sercem każdej instalacji fotowoltaicznej są te ciemno-niebieskie prostokąty w aluminiowej obudowie. Moduł fotowoltaiczny, zwany także panelem, to nic innego jak układ ogniw słonecznych połączonych szeregowo lub szeregowo równolegle. Od modułów fotowoltaicznych zaczyna się właściwy proces pozyskiwania zielonej energii. Starając się wyjaśnić działanie modułów, należy uznać je jako szereg ogniw zbudowanych z płytek krzemowych, które wystawione są na działanie fotonów, czyli tych minimalnych cząsteczek światła. Fotony docierając do płytki pochłaniane są przez krzem, po czym wybijają elektrony ze swoich pozycji i powodują ruch. Ten ruch jest napięciem, które niedługo przy pomocy inwertera zamieni się na prąd w naszych gniazdkach.